Dzień dobry, Szanowni Państwo. To już nasze 12. spotkanie. Warto odnotować, że jest to ćwierćmetek serii Wszystko Gra. W odniesieniu do odcinka 11 muszę przyznać, że sytuacja na zewnętrzu nie uległa gruntownej zmianie. To znaczy burza jakby trochę zelżała, jednak opad wciąż się odbywa. W związku z tym uważam, że jest to doskonała okoliczność do kontynuowania naszego odcinka o tematyce deszczowej i zrobienia tego, co nie udało się w poprzednim odcinku, czyli opowiedzenia Państwu, jak w warunkach domowych wykonać instrument, który nazywa się kij deszczowy. Zapraszam Państwa tym bardziej do udziału w tym odcinku, ponieważ na jego końcu będzie konkurs, w którym będzie można właśnie taki kij deszczowy zrobiony przeze mnie wygrać. Co? Nie, to nie jest zamiast kawy. Spokojnie. Zaraz wszystko powiem. Szanowni Państwo, na zakończenie naszego 11. spotkania zaprezentowałem utwór Woda, w którym na końcu wybrzmiał ten oto instrument, który nazywa się Waterphone, tłumacząc na polski z angielskiego wodofon. No i wiadomo, że już sama nazwa wskazuje, że on naprawdę musi mieć sporo więcej wspólnego z tematem wody i nie tylko, że wydaje on dźwięki, które mogą być takie wodopodobne, ale jest to też instrument, do którego tak naprawdę trzeba nalać wody, żeby w pełni objawił możliwości swoich brzmień. Zasadniczo na tym instrumencie gra się smyczkiem, pocierając o te wystające pręty. Tu mamy taki metalowy pojemnik, który tworzy rezonator, a woda jest właśnie po to, żeby machając tym instrumentem dodawać tego wodnego charakteru do dźwięków wytworzonych smyczkiem. Można też grać na nim pałeczką. A gdyby nam to nie wystarczyło, można też go użyć jako instrument dęty. Może to już przesada, ale czasem ten dźwięk też się przydaje. No dobrze, Szanowni Państwo, to teraz zgodnie z obietnicą pokażę, jak zrobić taki kij deszczowy w domowych warunkach. To będzie w takim dużym skrócie, ale najważniejsze etapy zaprezentuję. Chciałbym też powiedzieć, że tą prezentacją tworzenia kija deszczowego otwieram również nowy cykl w mojej serii, który się nazywa Jak to jest zrobione i co jakiś czas ten cykl będzie się powtarzał. W tym cyklu będę właśnie pokazywał, jak w domowych warunkach można stworzyć jakieś grające ustrojstwa. Ok, kij deszczowy. Co potrzebujemy? Tekturowa tuba, patyczki bambusowe, wiadomo, że zazwyczaj używane do robienia szaszłyków, kamyczki, dwa rodzaje, takie drobniejsze, takie troszkę grubsze, klej, właściwie jakikolwiek klej, który przyklei bambus do tektury, podwójna taśma, nożyczki, wkrętarka z naładowanym akumulatorem, Sznurek, kawałek materiału do finalnego ozdobienia naszego kija deszczowego. Krok pierwszy. Nawiercamy otworki w tekturowej tubie. Teraz ważna informacja. Robimy to spiralnie, dość gęsto, ale w nieregularny sposób. I jak już mamy przez całą długość tuby przywiercone otworki, przygotowujemy sobie klej. I teraz działanie jest takie. Bierzemy patyczek, moczymy go z jednej strony klejem, przeciskamy przez otworek. I teraz część kleju zostaje na jednym końcu i w środku ten patyczek przykleja się do ścianki, a tutaj na drugim po ucięciu, na drugim końcu patyczka też zostaje klej. I tak robimy przez całą długość naszej tuby. No i hop, cała tuba już jest nabita tymi patyczkami. Sprawdzamy, czy nasz labirynt jest wystarczająco gęsty. Sprawa jest dość prosta. Jeśli patrzymy pod światło i nie widać prześwitów, to znaczy, że labirynt powinien być w porządku. I teraz możemy już z jednej strony zakleić naszą tubę i wsypywać kamyczki do środka. No i teraz, Szanowni Państwo, pytanie. Mamy grubsze i drobniejsze kamyczki. W jakich proporcjach je wsypywać? Można by było długo o tym dyskutować. Właściwie można też to streścić trochę jak w tym żarcie z frytkami. Poproszę frytki, duże czy małe. Trochę takich, trochę takich. I właściwie tyle mogę powiedzieć, ale ważne jest, żeby właśnie zróżnicować to wypełnienie kija deszczowego. Drobniejsze kamyczki będą dawały troszeczkę łagodniejsze brzmienie. Grubsze troszeczkę mocniejsze brzmienie. Kolejny etap. Oklejamy kij taśmą podwójną, taśmą dwustronną wzdłuż. Taśmę trzeba dość mocno podociskać, żeby dobrze przykleiła się do tekturowej tuby. No i teraz możemy już warstwę ochronną zdzierać i przyklejać materiał. No i o, kij gotowy. Szanowni Państwo, tak wygląda końcówka kija deszczowego. Również na końcu jest przyklejony kawałek materiału, zabezpieczony taką łowijką ze sznurka, dodatkowo zrobiona pętelka, dzięki której kij deszczowy można w bezpieczny sposób powiesić na jakimś haczyku, na statywie. I z drugiego końca mamy właściwie taką samą sytuację. Sznurek też zabezpieczyłem dodatkowo klejem, żeby się nie odplątywał. No i wiadomo, że kij deszczowy to taki instrument efektowy. Nie jest to instrument do grania utworów. Wykorzystuje się go naprawdę raz na jakiś czas, w jakichś cichszych momentach, najczęściej w zakończeniach utworów. Szanowni Państwo, ale oczywiście jeśli zamarzy nam się stworzenie utworu właśnie na kij deszczowy, to przecież nie można swojej wyobraźni ograniczać. Moja rada jest wtedy taka, żeby do kija deszczowego dołożyć inne wodno-deszczowe instrumenty. Na przykład Waterphone, o którym już wspomniałem. Albo jeszcze większy Waterphone. Przydadzą się też bębny morskie. Albo taki mały burzowiec. No dobra, większy burzowiec też się przyda. I kiedy na przykład zatęsknimy za odgłosami deszczu i burzy, to możemy sobie taki deszcz i burzę w warunkach domowych też w prosty sposób stworzyć. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak ogłosić konkurs. W międzyczasie, oprócz tego kija, który powstał na Państwa oczach, ja zrobiłem jeszcze 3 dodatkowe z różnymi innymi materiałami. wykończeniowymi . No i mówiąc krótko, wszystkie te kije są do wzięcia. Szanowni Państwo, konkurs dzisiaj bardziej taki zręcznościowy niż intelektualny. Chodzi o to, że ja cały czas potrzebuję Państwa pomocy w promowaniu mojej serii Wszystko Gra, w tym, żeby ona się rozpowszechniała, żeby jak najwięcej osób ją oglądało, oczywiście osób, którym się to podoba. Znaczy nie, jak się komuś nie podoba, chce oglądać, to oczywiście można też, nie ma problemu. Zatem, żeby wziąć udział w losowaniu jednego z kijów deszczowych, należy pod tym filmem, pod odcinkiem 12 napisać kij deszczowy. A oprócz tego w ciągu tygodnia od dziś który odcinek z serii Wszystko Gra udostępnić u siebie jako link publiczny z jakimś tam jednym zdaniem lub... Cicho. Ktoś chyba udostępnił właśnie już. A nie, to tylko SMS, przepraszam. Jeszcze raz. Pod tym odcinkiem 12 w komentarzu proszę napisać kij deszczowy, ale u mnie na stronie, żeby to się znajdowało, na stronie Tętno, ten komentarz. Proszę umieścić hasło kij deszczowy, a oprócz tego w ciągu tygodnia udostępnić jeden z odcinków, który odcinek mojej serii Wszystko Gra jako publiczny, proszę zrobić to jako link publiczny i napisać tam jakieś chociaż pół zdania zachęty typu zobaczcie, obejrzyjcie, posłuchajcie, cokolwiek. To dla osób oglądających serię na Facebooku, na YouTubie. Szanowni Państwo, nie mam pojęcia, nie znam się na internetach, jakie są możliwości udostępniania z YouTube'a. Zatem osoby z YouTube'a proszę o to samo. Proszę o wpisanie w komentarzu pod filmem hasła kij deszczowy, a udostępnienie, jeśli Państwo jakieś dokonają, to proszę mi na maila przysłać print screen tego udostępnienia, że ten link z YouTube'a gdzieś tam sobie powędrował. Konkurs trwa do następnego czwartku, czyli do 27 maja do godziny 21 i potem w jednym z następnych odcinków dokonam losowania. A jeśli się okaże, że tych udostępnień było dużo, to może uda mi się zrobić jeszcze więcej kijów deszczowych, które będę chciał Państwu rozdać. Zapraszam do zabawy.